Cześć, witam Was na kanale Pitaras.pl w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej. Jest to AMD Radeon R9 Fury z serii Nitro od Sapphire. Zapraszam. Na początek zacznę od wymiarów tej karty graficznej. Długość tej karty to 315 mm, szerokość to 115. Musicie te wymiary znać, jeżeli chcecie taką kartę nabyć. Byście mogli po prostu w swojej obudowie taką kartę umieścić. Nie każda obudowa umożliwia zastosowanie kart takiej długości, więc te wymiary musicie po prostu znać. Jeżeli chodzi o wygląd tej karty graficznej, no prezentuje się ona po prostu rewelacyjnie. Mnie się bardzo podoba, nie mam tutaj do tego żadnych zastrzeżeń. Mamy w górnej części logo Sapphire, mamy logo serii Nitro na każdym wentylatorku. Oczywiście chłodzenie tej karty jest niereferencyjne. Jest to chłodzenie półpasywne, czyli prędkość wentylatorów jest dobierana dopiero, gdy karta osiągnie konkretny zakres temperatur, by po prostu zadbać o nasze ucho i nie generować niepotrzebnego hałasu. Także to leci oczywiście w tą stronę wielki plus. Jeżeli chodzi o interfejsy, jakie posiada ta karta, ja się to Wam postaram wszystko ładnie zaprezentować. Mamy oczywiście starszą technologię, czyli gniazdo DVI. Mamy 3 DisplayPorty tutaj, tutaj i tutaj. I oczywiście mamy jeszcze HDMI, które producent umieścił właśnie w tym miejscu. Oprócz tego w górnej części nad tymi interfejsami znajduje się kratka, która oczywiście odpowiada za wentylację elektroniki tej karty. Karta zajmuje 2 sloty i taką przestrzeń w swojej obudowie musicie zagospodarować, by móc korzystać z tego GPU. Karta posiada backplate koloru czarnego z takimi białymi nadrukami z logo Nitro, co prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Mamy pełen dostęp do każdej śrubki tego chłodzenia, które mamy w tym R9 Fury Nitro. Jeżeli chcemy wymienić chłodzenie, nie ma żadnego problemu. Możemy tą śrubkę bezproblemowo odkręcić, wymienić chłodzenie, czy też wyczyścić, wymienić pastę termoprzewodzącą. Przypominam, że na własną rękę takie czynności są oczywiście zabronione przez gwarancję. Jeżeli takie czynności wykonacie, to gwarancję niestety stracicie. Natomiast jeżeli chcecie, nie ma żadnego problemu, mamy pełen dostęp do każdej śrubki. No i ten backplate jest naprawdę solidny, naprawdę dobrze się trzyma. Nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby karta się wygięła czy coś w ten deseń. Backplate wygląda całkiem ładnie i spełnia swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chcecie taką kartę zastosować u siebie, musicie się wyposażyć w zasilacz, który posiada dwie wtyczki 8-pinowe, gdyż z takiego zasilania ta karta graficzna korzysta. Mamy jedną wtyczkę i mamy drugą wtyczkę, czyli w sumie 16 pinów musimy wykorzystać, by tą kartę graficzną zasilić do prawidłowej pracy. Więc zanim kupicie taką kartę, sprawdźcie dokładnie, czy Wasz zasilacz posiada takie dwie wtyczki 8-pinowe do zasilania karty graficznej. Jeżeli chodzi o te gniazda, tutaj są one umieszczone w bardzo dobrym miejscu, nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o jakiś dyskomfort podczas podłączania bądź odłączania tych przewodów. Jest to w bardzo dobrym miejscu umiejscowione, także w tą stronę leci również wielki plus dla producentów. Podczas spoczynku karta graficzna generuje temperaturę 24 stopni, przy czym prędkość wentylatora oszacowana na 40%, czyli 1510 obrotów na minutę. Ja tą kartę graficzną przetestowałem również pod kątem renderingu. Karta wykorzystuje technologię OpenCL, tą samą technologię wykorzystuje program Adobe Premiere Pro. I podczas renderingu wykorzystywana jest karta graficzna właśnie do tego procesu. I na przykładzie pliku o długości godzina 15, renderowanie odbywało się u mnie w niecałą godzinę, dokładnie 53 minuty. Fragment tego renderingu macie możliwość zobaczyć na ekranie. W tym momencie po 5% mamy zaledwie 48 minut do końca.
Jeżeli chodzi o renderowanie, jest to fantastyczny wynik, przy czym renderowanie z wykorzystaniem samego procesora zajęłoby ponad 1,5 godziny. Podczas renderowania program MSI Afterburner odczytał temperaturę procesora graficznego na 28 stopni. Przy wykorzystaniu karty w granicach 90% prędkość wentylatora miała 40%, no i to samo, czyli tachometr wentylatora to 1510 obrotów na minutę. Natomiast taktowanie rdzenia procesora graficznego to 1050 MHz podczas tego renderingu. Kartę graficzną przetestowałem w kilku grach komputerowych. Pierwszą grą był Battlefield 3. Przy maksymalnych ustawieniach graficznych w tej grze najniższą liczbę klatek, jaką mi się udało uzyskać, było to 89 FPS-ów. Natomiast najwyższą wartość, jaką uzyskałem, było 168 klatek. Kolejną grą był Battlefield 4. Tutaj najmniejszą wartość, jaką udało mi się uzyskać, to 61 klatek. Natomiast największa, jaką uzyskałem, to 114 FPS-ów. W przypadku Counter-Strike Global Offensive najmniejsza wartość to 217 klatek, natomiast największa, jaką mu się udało uzyskać, było to 300 FPS-ów. Ostatnią grą było GTA 5, tutaj najmniejsza wartość to 36 FPS-ów, natomiast największa, jaką mi się udało uzyskać, były to 62 klatki na sekundę. Krótko podsumowując, Sapphire R9 Fury Nitro to karta, która z pewnością zadowoli każdego gracza komputerowego. Ja ją testowałem wraz z monitorem Philips BDM3270, czyli 32-calowym monitorem wyświetlającym rozdzielczość QHD i w takiej konfiguracji ta karta radziła sobie całkiem dobrze. Wiadomo, że jeżeli podetniemy monitor 4K, te FPS-y mogą polecieć w dół. Natomiast jeżeli mamy taką konfigurację, nic nie stoi na przeszkodzie, by sobie fajnie pograć czy też popracować, bo ja tutaj podczas moich testów kierowałem się głównie właśnie wykorzystaniem tej karty graficznej w programach graficznych, przy obróbce wideo czy przy obróbce szeroko pojętej grafiki komputerowej. No i muszę powiedzieć, że ta karta radziła sobie całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o renderowanie, Adobe Premiere Pro za pomocą tej karty i technologii OpenCL, czyli z wykorzystaniem Radeona, mamy całkiem dobry czas renderingu, znacząco skrócony niż w przypadku renderowania jedynie z wykorzystaniem procesora, i w tym kierunku ode mnie leci wielki plus dla tej karty graficznej. Chłodzenie karty graficznej sprawuje się całkiem dobrze, tutaj te temperatury nie osiągnęły więcej niż 65 stopni Celsjusza podczas grania, podczas tych moich testów. Chłodzenie jest niereferencyjne, półpasywne i wygląda całkiem ładnie. Karta graficzna, co dużo mówić, przyciąga nasz wzrok. Pamiętajcie jednak, że decydując się na wybór takiej karty, musicie w swojej obudowie mieć przestrzeń co najmniej 30 cm, by tą kartę móc umieścić. No i musicie mieć również w swoim zasilaczu dwa wtyki po 8 pin do zasilania karty graficznej, gdyż z takich gniazd 2x8 pin ta karta graficzna korzysta i takimi gniazdami jest zasilana. Także pamiętajcie, żeby sprawdzić to przed zakupem tej karty graficznej. Ode mnie to wszystko. Od naszej redakcji karta otrzymuje ocenę oczywiście 5. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jej pracy. Polecamy Wam tą kartę graficzną. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do odwiedzenia portalu Peter.pl, gdzie przeczytacie pełną recenzję tekstową tej karty graficznej. Zapraszam do polubienia profilu na Facebooku. Ode mnie to wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem.